Następna kampania przed nami. Tym razem będziemy próbowali swoich sił na wiadukcie Regilino. Śmiercionośne działo kolejowe znajduje się na wiadukcie, stanowiąc zagrożenie zarówno dla partyzantów, jak i sił alianckich, które mogą trafić w tę okolicę. Partyzanci chcą, żebyś zneutralizował je w sposób, który uznasz za odpowiedni. Poza tym, brytyjski wywiad poprosił, żebyś sprawdził wrak samolotu zwiadowczego, zanim naziści będą mogli odzyskać nagrane przez jego załogę materiały. Kontynuuj. Na poziomie trudnym znowu będziemy mieli. Tu drzewko zdolności. Właśnie, tu nic nie zrobiłam jeszcze. Mogę zwiększyć odzyskiwanie tętna. To by było dobre. Maksymalne tętno. Nieco szybsza stabilizacja tętna. Kumuluje się, bo dam większe tętno chyba. A, mogę zmieniać sobie. Rozumiem. Spoko. Lepsze bandaże, ale to zaraz będziemy się rozwijać sobie. Na razie wybraliśmy tutaj. Boże, większe tętno. Pistolet. No to jedziemy. No to go. Wiaduk Regilino. Uderzenie artyleryjskie. Artyleria może pokryć cel ogniem na dwa sposoby. Nie zdążyłam przeczytać. Dobra, to jest dużo moich ziomków. Wylądowaliśmy w lesie. Ale ładne góry by były, gdyby miały jeszcze lepszą graficzkę ułożoną. Mogą być tak ślicznie. Pamiętajcie, że wy możecie grać w lepszych warunkach. Cześć, Lucio. Sniper. My name is Lucio. Yeah, Lucio from the ruined castle. The angel got there in the nick of time. Yeah, she saved us. She's an angel of mercy, huh? An angel of mercy. Police mercy. Vengeance. Maybe, but she only kills evil men, huh? Jasne. Co leży po której stronie jesteś, nie? You only kill evil men. But of course. Tobie wbije kosę w pierwszym wolnym momencie. Od żebra. Dobra, idę zagadać do laseczki, nie? Przycupnęła się na kamyczku, akurat wygodnie się ułożyła. Chłep. You did well. So it was a test. Byłem twoim bohaterem. Committed to your cause. Our people were about to be executed. Past experience suggests we can't always rely upon the allies. Is that what you want? Ostra dziewojka. Very well. There is a railway gun parked on the viaduct. It's killed many of our people. Działo kolejowe. A czy jakieś działo? It'll kill many of your people too. There must be a reason you haven't taken it out yourselves. Ciężko się tam dostać po prostu. Consider it a challenge, Ferban. Potraktuj to jak challenge i potraktuję ciebie jak challenge w te walentynki. Znaczy komp mi bardziej procesor mnie wytrzymuje po prostu i nie jestem w stanie grać na wyższych tych. Niestety. Nie jest jakby wina mojej karty, tylko bardziej wina mojego kompa, który jest za słaby. Dobra, mam zrobić ten wiadukt. A tutaj coś jeszcze trzeba ogarnąć. Zajmij się radiem. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox, Red Fox. Red Fox. American observation aircraft crashed over Regilino. Design is top secret. Vital you find pilot and recover aerial footage. Also, destroy plane wreckage. Out. Red Fox out. Red Fox. Najciemniej pod latarnią. Znajdź wrak samolotu obserwacyjnego. Znajdź zastrzelonego amerykańskiego pilota. Zestrzelonego. Czy warto skupować Firewatcha? Tak. Znaczy zależy, czy lubisz taki typ gatunek gier. Gra śliczna. Spoko fabuła jest. Jest piękna historia, więc myślę, że tak. Ulela, nawałeś już 14 miesięcy z rzędu. Ja widzę, że czekałeś z ogłoszeniem 14 miesięcznicy, dokładnie 14 lutego. Walentynki. Dziękuję bardzo. Dzięki, Nawałbrzych. Dziękuję. Fajnie, że jesteś. Fajnie. Fajnie. Dobra, idziemy dalej. Będę miała sobie jakieś... Rozpocznij misję.
Czy jesteście gotowi na starcie z rzeczywistością? Tak. 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 Dobra. Powiedziałabym, że podkasamy rękawy, ale już mam takie króciutkie, że nic się nie da podkasać, nie? Need to get to the railway gun and deal with it. Question is... How? Teoria wielkiego wybuchu. Big Bang Theory! Pokaż cele. Zniszcz działo kolejowe, które jest tutaj. Cel główny. Cel główny. Ale już nauczeni doświadczeniami wiemy, że musimy robić wszystko po kolei odwrotnie. Czyli pójdziemy w ogóle tak. Plan jest prosty. Słuchajcie. Wszyscy uważnie słuchają? W pierwszej kolejności dostaniemy się tutaj i zlokalizujemy samolot. Potem nasza ekipa znajdzie zniszczy pomocniczy skład amunicji. Po to, aby zlokalizować pilota. Później przejdziemy północnym krańcem tej wyspa, wybrzeże, tego przy wybrzeżu, przy jakiejś zatoczce, przejdziemy. Zabezpieczymy punkt kontrolny. Kolejny, aż wreszcie zniszczymy działo kolejowe na samym cienkim końcu. Albo mogłabym tutaj najpierw pójść w sumie. Nie, najpierw pójdę tutaj. Bo to, wiecie, puste przeloty będę robić. A tak, po prostu to będzie miał jakiś sens. To idziemy tam jakoś. Tylko jak? Mam tam pójść. Mam tu zeskoczyć? Tu jest drabina, dobra. Po drabince, do dołu. O, to cudownie, że w tym hałasie nikt nie usłyszy strzału z karabinu. Pięknie, mogę siekać wszystkich, wiecie. Bez przypału. Do dołu, gościu, do dołu! Dobra, wiecie co? Tak, zaczniemy grę, więc trzeba zacząć oczywiście od tego, aby sobie zasejwować. Ostatnią misję skończyliśmy w 50 minut. Pytanie, ile zajmie nam teraz misja? Wcześniej oczywiście graliśmy przez chwilę na poziomie hardcore, ale no niestety, to już jest zabawa dla prawdziwych facetów. Dobra, patrzcie, jakaś chatka. Widzę pierwszy cel. Widzę go. Widziałam głowę. Mogę go wysadzić ogólnie. Dwa cele widzę. Troszeczkę na wysokości się ustawimy w sumie. Oficer, generał, przepraszam. To jest generał? Czekajcie, jak ma 3, 2, 3, te, to jest generał? Czy co to jest? Tam są beczki. Tego w łatwy sposób zdejmiemy. No ten samolot, myślałam, że się doczekam. To Tom, oficer. Pięknie. I see only my one tops. Dobra, tu mnie dostrzegli, ale ogólnie ładnie to wyczyściłam. Dość sprawnie poszło nam przeczyszczenie tej lokacji. Ojojoj, przybiegli. Ochoczo. I tu mnie. Przypał trochę. Dobra, nie widzieli mnie. Widział mnie? Co był za dźwięk? Dobra, omijamy tutaj.
Mijamy tam. Tu widzę ciężarówkę, która mogłaby ich jakoś, wiecie. Coś tu strzela dość intensywnie. To ogólnie zagłusza wszystko, nie? Się zaraz cofną. Jest ich tam kilku. Serduszko! Mua! Z buziakami dla niego specjalny kapral. Jestem kapralem teraz. To jest super miejsce do zabijania ogólnie. Bo tu zaraz mnie zobaczą. Tak. Na razie szukają mnie. Staminą coraz trudniej. Oni tu będą bliżej. Ogólnie tu jest coś, co wybucha, tylko... Tu jest coś, co wybucha. Tutaj biegnie dwóch typków. Budowałam. Ładnie. Ładnie to wyglądało. Dobra, a tego trzeba z innej perspektywy. O, tutaj jeszcze jest jeden. O, tu. Nie widzę go. Tak, nie widzę go. On gdzieś tu był. Trzeba mieć cholera sokoli wzrok, jak nic. Tu gdzieś jest. Tam, widzicie go? O, widzę go. O, fakt, oni się tutaj... Fak. Trafiłam. Nie wiem, dlaczego nie miałam wsparcia. Ale cóż. Dobra. Leżing. Leżing w trawingu. Nie lezą machuska, może co będzie? W sensie, że z Sofią, tak? Może tak. Ale dość sprawnie nam to wychodzi na razie. Może zrobię save'a, bo już dawno nie było. Idzie nam całkiem ładnie, jak na chwilę obecną. Myślę, że ta misja może być naprawdę fajna. Tu jest dwóch ich. Ile to jest metrów? Gdzież oni są? Tylko. Jeszcze jeden jest. Dwóch. Dobra, mogłabym być gdzieś na górę. Idę na górę, zdejmę ich z wysokości, nie? No, że on tak się szybko męczy, skubany. A, bo tu był trup. Można zlutować. Od razu, bo dwa trupy tutaj były w tym miejscu. Tak wspominałam, jeżeli nie chcecie grać z radarem, nie chcecie grać z wymaganiem sterowania, które czasami nie... Znaczy wiecie, no to które jest jak dla mnie dość mocno pomocne, no to oczywiście możecie sobie tak ustawić, nie? To nic nie stoi wam na przeszkodzie. Chciałam ich tak po cichu zabić. Męczy się szybko, bo ma ciężki sprzęt. Właśnie, podobno żołnierze jak ciężki sprzęt mają? 30 kilo? Dobra, ty bym chciała tak po partyzancku. Thank you.
Zabito żołnierza. Najpięknie. Fajne jest to, że możecie sobie właśnie wybierać, jak już chwilę wam się pogracie, jak wiecie, z wysokości będziecie dużo zabijać, możecie na chwilę zmienić sobie tryb gry i sobie pograć bardziej w szturmowy sposób. Sama na przykład snajperka waży 48 kg? What? 48 kg waży ta... Udowodnij. A weź udowodnij. Napady szału. Poza tym wiecie, tutaj macie jeszcze mas znajdzie, które moglibyście, wiecie, sobie odnajdywać. To ja zrobię save'a, bo nie wiem, czy nagle nie będzie wielkiego alarmu. Nie, oni kłamią! Nie, wcale nie! Kasiu, gdzie masz tą walentynkę? Na sobie. Jestem w nią odziana. Dobra, no i pięknie. W sumie ten punkt chyba już zaliczyliśmy. A nie, to jeszcze go nie zaliczyłam, do niego nie doszłam. Zlokalizuj samolot, zniszcz skład. Czy najpierw do składu, zlokalizuj samolot. A co to za broń? Bo lepsza od mojej. Mam lepszy pistolecik teraz. Widzicie? A co tu jest? A tutaj nic nie ma. Tutaj jakieś są rzeczy do odbierania. Przeszukaj? Przeszukaj skrzynię. O, no fajnie, widzieliście? Nie widzieliście, że można przeszukiwać skrzynię. Cały sprzęt podobno 140 kg max waży. Boże, ale który to żołnierz jest w stanie taki chłop? Przecież oni tacy chudzi przeważnie. Znaczy chudzi, no tacy umięśnieni są, ale ogólnie to chudzi, nie? Że mało siłę tyle. Tutaj był skład. Zniszcz skład. Mam się gdzieś wspinać na górę? Muszę iść na górę jakoś. A jak tam się przechodzi? Ścieżka z tędy. Czyli w lewo na ścieżkę muszę iść. Ja nie wiem, czy prędzej nie będzie tym samolotem. Zniszcz skład. A co to leci? Jakiś samolot? Czemu samolot lata? Czemu samolot lata? Jaki skład? Co to? One of our recon planes. It's a prototype. The Nazis can't be allowed to analyze that wreckage. Znaczy samolot zwiadowczy, to prototyp. Nie można pozwolić, by naziści coś tam. A ja mam go zniszczyć jakoś sprawnie. A gdzie on leci? Ale jak mam to zrobić? Chyba już zdamiłam. Zlokalizuj samolot. Nosi mał pomocniczy skład amunicji. Muszę go znaleźć i zniszczyć. Dobra, może wróci. Tutaj najpierw do samolotu. Bo to jest bliżej. Tak już mi odjechał, wiecie, odleciało mi. Tam jest jeden. Jaeger troops. Boom isn't taking any chances. Oddziały czegoś tam. Muszę się uspokoić. Tu widzę gościa. Tu widzę generała. Mogłabym ich wysadzić wszystkich. Dlatego tak ścichca mogłabym dojechać. Czy ja jestem prawie widoczna? Bym poczekała, że jeszcze raz kucnie. Sobie save'a. Bym chciała go tak ścichca, bym go tak chciała, tak. Tak właśnie. Tak właśnie bym chciała go dobić. O czym ci uda? A tu jeszcze jeden tupie tu blisko. Dobra, on się tu będzie chwilę patrzył, a potem da się go zabić, tak wiecie. W szakach. Mógłby tu do mnie w ogóle przyjść, tak żebym... Najgorzej, że... Będzie on bolas. No, what the fuck.
Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi. To mogłabym zrobić takie pierdyk takie. To mogłoby wybuchnąć w ogóle. Tylko nie zrzeć znowu. Mówię ci, w ogóle się nie bał! To zły znak! Omen! Chciałbym, w ogóle najfajniej było, gdybym mogła ich tak wszystkich skupić w jednym celu, a potem zrobić wielkie boom. W sumie to już bym mogła to zrobić. Ale też bym chciała tego dojechać. A gdzie jest tamten? Dobra, wraca. Wezmę pistolet w razie czego. Była wielka drama. No i no jak to? Bez sensu w ogóle. Dobra, wczytam grę. Bo... Mam użyć... Wieś... Nie chcę żadnej wsi. Żadna wieś. Sami sobie grajcie na wsi. Ja już nie chcę na wsi. Ja wolałam fajniejszą tą lokację. Trzecia kampania mi się dużo bardziej podoba. Nie chcę na wsi. Czytaj grę. Wiadukt, który... Ten. No żołnierz z Afganistanu to raczej wie, ile jego snajperka waży. Nie samolot niedługo. Weź tu kłótnij, gościu. Przecież teraz samolot, tak? Więcej skradania po krzakach niż wiecie. To jest jeden gościu. Tu. Chodź tu. Ej, można z nim nawet biegać, wiecie? Tak. Zobaczył mnie chyba. Krzaki. Tam jest jeden. Ja widzę, Woldek, widzę. Ja wszystko widzę. Dobra, widzę. Duża Kasia, duża Kasia. Woldek, 5 miesięcy z rzędu, Twitch kamie, to 3 miesiące. No to widzisz, i tak się powinieneś cieszyć, bo zgodnie z Twitchem to jeszcze miesiąc i będziesz miał nową odznakę, więc bierzmy w to, chociaż faktycznie to... No w sumie chyba kłamie. Zgłosić to trzeba, reportować wszędzie. Dziękuję bardzo, fajnie, że jesteś mimo wszystko. Nawet te 3 miesiące to jest naprawdę super sprawa dla mnie. Dziękuję bardzo, dzięki za wsparcie. Dziękuję. Koło samochodu się zgrupowali. Milcz. Chciałam ich wysadzić samochodem.
Ale cały czas mi zasłania się ten samochód, wiecie? Nothing else. Ten koło samochodu jest głupek ciągle. No jak tam można? Tu jest jakiś jeden gość. Który mnie widział tak swoją drogą. A tam następny. Tam. O, przez oko mu przeszło, ale fajnie! Tam jest ich dwóch. Nie do góry. Miałem trochę traktyczka. Generała wezmę, pyknę. Go jeszcze strzeże jeden ziomek, nie? Tamten. Widzi mnie? Nie wierć się, słodziutki. Strzec wyborowy. Tutaj mam gdzieś generała cwaniaka. On jeszcze nie wie. Chyba niezbyt. Skubany się schował. Tu miałam jeszcze jednego gościa. Widzę go. Pistolka, mogłabym go dojechać. W jajka. Jest generał! Ja po generała teraz. Nie ma tu radeć, chęć teraz zrobi siebie w grze oficera. Czym się różni generał od oficera? Zabito oficera. Oznaczony z wysoka. Zabójstwo. Ciemka czegoś tam. No nie chciałam go, wiecie, przegonić chciałam typka, ale nie wyszło. Czy nie myślałam, żeby połączyć swoje konto z RevolveBotem? W sumie... To w sumie spoko na jakieś eventy, nie? Większe. Zniszczy wrak. Dobra. R. Ale się zasapał biedaczek. Lecz chciałam samochód usunąć, w sumie wiecie. Gościu, nie sap tak. Gdzie postawiłem ten ładunek? Bo jestem ślepa. Dam ten ładunek w końcu? Samolot zniszczony. Cel dodatkowy zrealizowany. Jeszcze tutaj chciałam ten samochód, albo się, że wybuchnę, wiecie. Bo to... W ogóle chciałam najpierw... Chciałam wysadzić wszystkich w samolocie, nie? Znaczy w samochodem wysadzić wszystkich, ale się nie dało, bo był co każdej strony zasłonięty, więc na przykład o taki smaczek. Taki przyjemny smaczek. Ale generał to też stopień oficerski. Generał to oficer. Wysokiej rangi. Oficer jest od podporucznika w górę. Generał jest wyżej. Oficer to chyba bardziej na froncie jest, a nie jestem pewien. Jorkin nie ma walentynki, a Jorkin ma walentynkę. Nawet bliżej niż myślisz. Nawet bliżej niż myślisz. Właśnie. Dobra, idziemy tutaj. A w ogóle to gdzie poszedł? Nie udało mi się zrobić tego? O kurde. Mieć ładunek, zniszcz skład. Dobra, idę tam na lewo. Znaczy, w sensie idę tutaj, a potem pójdę na lewo. Bo ten skład mi niestety... Znajdź zastrzelonego amerykańskiego pilota. Ej, ciemniej pod latarnią.
Generał to nie oficer, tylko generał. O nie, rozpoczęłam. Rozpoczęłam po prostu falę na czacie. Jezu, on się szybko męczy. A i tak już ma większą tą wytrzymałość, na szczęście. Byłem się źle zawodowym żołnierzem, więc wiem, o czym mówię. Tutaj gdzieś jest. Ja ich późno zauważam w ogóle. O, tam widzę. Jeden. Drugi. Tu jest dwóch. Tam jest samochód. Bak, umieść ładunek. Tu jest ich dwóch ogólnie, gdzieś za domkiem. Przy domku jest ich dość dużo. Mogę zacząć właśnie z tamtej stronki. Tu jest za domkiem zaraz jeden blisko jakoś. Zapiszę grę w ogóle tutaj sobie, żeby już nie musieć chodzić. No, ostatni save dam sobie. Tu jest ich dwóch. Było was dwóch. Ale nisko. Mnie wcale nie widzi, co mnie nie widzi, co mnie nie widzi. Immer schön aufmerksam bleiben. Widział mnie? Ja, ich werde Augen und Ohren offen halten. Nie widział. Ale beka. O Jezu, ich tu dużo jest. Fak, 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 fak. Krzaki. Troszkę mnie poniosła. Tu mnie widzieli. To naokoło trzeba się, wiecie. Idę od drugiej strony zupełnie. Bo tam się jakaś strefa, wiecie, ciężka zrobiła. Tu zaraz się uspokoją i wiecie. Tu mam dwóch blisko. A oni w ogóle nie wiedzą, że ja tu jestem. Mam nad nimi przewagę, można rzec. Mogłabym tutaj się, wiecie. Dwóch. Mogłabym im... Dwa za jednym zamachem! Ale ładnie. No podoba mi się taki obrót zdarzeń. Strzał w głowę. Tu jest jeszcze jeden blisko. Ja się przesunę w ogóle, bo... Dobra, tu mnie widzieli ostatnim razem. Tu jest jakiś jeden na górze. O fakt, tu jest ich więcej. Dobra, trzeba się schować do domu. No dobra, tutaj jestem. Dobra, Skrida. O, widzę tam. Jeden, drugi. No ładuj, 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 ładuj. Zabito oficera. Ale mi drżały ręce, widzieliście? On chyba za dużo kawy się napił. Serduszko. Z pozdrowieniami od Jorkin. Jeszcze jest jeden tutaj. Ale nie wiem gdzie dokładnie. Chyba mnie widział ten typ tutaj. Aha, tu na górze jest.
Ja mogłam to zlamić. No i pięknie, mogę zresejwować chyba. Tam ci na górze mnie widzą jeszcze. I to chyba zbiegną. Tu gdzieś był generał. Będzie schodzić na dół. Tu popatrzę, czy czegoś nie ma ciekawego. Mam apteczkę. O, jakieś listy, dobra. Teraz powinien się uspokoić. Wezwanie do mobilizacji. Tylko czy ludzie na nie odpowiedzą? O kurde. Zebrali się tu jakoś, widzicie? Dobra, prawie mi się udało. Przeczyszczone. Tam jest jeden na blisko, jeden na górze, trzech na górze, jeden na blisko. Jeden jest 50 metrów ode mnie, ale... Tutaj dużo zwłok chyba stworzyłam. To mi się udaje. To był zły krok! Mój drogi. Dobra, idziemy dalej. Tu jest jeszcze jakiś jeden. Gdzieś na górze. Za domem. Gdzieś tam. Ale nie widzę. Może to jest jakiś snajper? Tutaj była beczułka, której oczywiście nie widziałam wcześniej. Mam jakieś aniołki. Aniołki Charlie'ego tutaj. The body of the pilot from the crashed plane. Need to grab that film canister. Podnieś. Odzyskano materiały. Safe. Safe. Tak. 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 Co tam nas czeka w sumie dalej? Zaraz. Zaraz. Za chwilkę. Za chwileczkę. Bo tutaj całkiem ładnie przeczyściliśmy teren. Za chwilę. Jestem tutaj. Mogłabym tak, wiecie... Żołnierz piechoty, dobra, tu są żołnierze oznaczeni. Ja bym chciała w ogóle się tam udać, więc ja będę szła na lewą stronę w ogóle, całkowicie. Żeby nie robić pustych przebiegów i żeby wszystko po kolei czyścić. Więc to już będzie w następnym odcinku. To jeszcze nie jest koniec.